bardziej pójdziemy w refleksyjność, przynajmniej w powagę. W powagę są takie rzeczy, gdzie należy być poważnym. Ja zestawię troszeczkę mikrofony, żeby atmosfera się zagęściła. Dla wprowadzenia nastroju powiem och, 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 och. Ach, umarł Jakub. Niech zabiją wszystkie dzwony. Niech płacz uniesie się nad dachami. Niech zaśpiewa Kasia Cerekwicka, żeby tak smutno było. To był dobry chłopak. Miał złote serce i 2 srebrne zęby. To smutna chwila. Straciliśmy przyjaciela, fachowca, sąsiada, kolegę, brata i obywatela. Jeden umarł, a 6 nie żyje. Nie filozuj. Prawda jest bardziej prozaiczna. Jakub nam stygnie. Wczoraj był wysoki, dziś tylko długi. Czy można w to uwierzyć? Można. Mgła zasnuła jego oczy, chłód ogarnął jego ciało, a serce bić przestało. Strona 130 podręcznika medycyny. Zgon. I nagle przybrał postać nieboszczyka. Upraszczasz. Przecież on nie jest postać, tylko poleżeć. Odszedł. I na pewno jeszcze idzie. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Oto żegnamy cię. Odszedłeś pomiędzy umarłych. Pozdrów tam od nas ciocią Marylkę, dziadka Józefa i babcią Luzię. Powiedzmy coś o jego zaletach. No, to minuta milczenia. Romek mi spisał mowę. Jakubie, umarłeś i wypada powiedzieć o tobie coś dobrego. Chyba odwrotnie. Wypada powiedzieć o tobie coś dobrego. Umarłeś. Byłeś dla nas wzorem. Wzorem? Ale ja mam myślę na wrzodem. No, ale mów wzorem. Wzorem. I jak ten wzór na dupie... Młodo umarł. Dobrze, że nikt go nie lubi. Pożegnajmy Jakuba razem. Cześć! Nie pisz! Nie dzwoń! Cześć! Dla pewności jeszcze w tę. Cześć! Cóż, cmentarz, cmentarz i po świętach.